Osiem sobótek zapłonęło w Jaworznie w poniedziałkowy wieczór 29 maja. Zapalano je na Dobrej, na Warpiu, na Sadowej Górze, w Ciężkowicach na Górze Wielkanoc, na Łubowcu, na Skałce na Równej Górce, na Jeziorkach w Jeleniu na Celinowej Górce i w Byczynie na Biskupiej Górze. Dla harcerzy ogniska mają szczególne znaczenie. Jesteśmy co roku na sobótkach, towarzyszymy Stowarzyszeniu Jaworzno Moje Miasto w tym wydarzeniu dla mieszkańców, dlatego że podczas ognisk nie może zabraknąć harcerzy. Ognisko to dla harcerzy symbol przyjaźni, jedności, braterstwa. I tutaj się gromadzimy, śpiewamy przy ognisku i zapraszamy do wspólnej zabawy mieszkańców. Dodać należy, że w dawnej Polsce było w zwyczaju zapalenie sobótek wyłącznie w noc świętojańską, czyli w Wigilię Świętego Jana. Z tego zwyczaju podówczas wyłamało się krakowskie, w którym zapalano sobótki już w zielone świątki. Widać Jaworzno z sentymentem owemu krakowskiemu zwyczajowi nadal hołduje. Podczas sobótek z żagwiami zapalonymi od ognisk biegano wokół pól, przyzwyczajając je w ten sposób do błyskawic i chroniąc od ognia. Rzucano również w górę płonące miotły i snopki. Tego zwyczaju żeśmy w Jaworznie nie odnotowali. Widać, krakowskie w sobótkowych zwyczajach było grzeczne i żadnemu rzuceniu się nie oddawało, a nóż coś by niechcący podpalono.